Rozmowa dnia. A w naszym studiu? Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No, opozycja będzie teraz mówiła, że raczej minister niesprawiedliwości. Patrzę też na nagłówki dzisiejszych gazet. Bardzo ostre tezy formułowane. Gazeta Wyborcza, został już tylko sąd ostateczny. Fatalny dzień dla demokracji liberalnej. To naczelny już dzisiaj Rzeczpospolitej. Sąd nad sądami. Dziennik Gazeta Prawna Polska, The Times. Gdy Polacy leżą na plaży, PiS przeprowadza najpoważniejszą zmianę w państwie, wyrok na sąd i do tego ilustracja, taka plaża, leżak, a na plaży leżą gazety z tytułami Czas dyktatury i pucz. To witam twarz dyktatury. Straszne, panie redaktorze. Jakbym słyszał tego rodzaju rzeczy, to po prostu sam bym się przeraził, ale widzę, że gdzieś głęboko ma pan... pan na plac Krasiński. Głęboko ma pan gdzieś ukrytą Rzeczpospolitą, a tam w Rzeczpospolitej znajdzie pan dzisiaj sondaż Ibrisu, a w tym sondażu, który był przeprowadzony w najgorętszych dniach, czyli w ciągu tych ostatnich kilku dni, okaże się, że Prawo i Sprawiedliwość ma 37% i że w tych ostatnich dniach Prawo i Sprawiedliwość zyskało 3% w tym sondażu. Platforma Obywatelska ma 19%, Nowoczesna przykładowo 9%. Ale 21%. Ale wie pan, że to, że się ma duże poparcie, nie zawsze musi oznaczać, że ma się rację. Ja pamiętam takie czasy, kiedy Platforma też miała bardzo, bardzo wysokie poparcie, co wcale nie znaczy, że pewnie wtedy by pan mówił, że mają same bardzo dobre pomysły. To jest prawda, panie redaktorze, tylko że chcę panu powiedzieć, że nawet obrazki, które wczoraj mieliśmy okazję obserwować na ulicach kilku miast Polski, także w Warszawie miałem okazję to widzieć, nie oznacza, że wszyscy ludzie w Polsce uważają, że coś złego dzieje się. Nieprawda. Bardzo wiele osób czekało na tę reformę. I ciekawe to jest, że opozycja wyciąga na ulicę ludzi w momencie dosyć specyficznym. Po 6 miesiącach, panie redaktorze, prawie 6 miliardów złotych nadwyżki. Najlepsza sytuacja od lat 90. Najniższa stopa bezrobocia jako podstawowy miernik rynku pracy od lat 25. Ale ludzie nie boją się tego, czy będzie miliard więcej, czy mniej w budżecie, tylko boją się tego, że jak przyjdzie taka chwila, że pójdą po sprawiedliwość do sądów, to sędzia będzie na polityczne zlecenie mógł wydawać wyroki. To jest ta wizja, którą przedstawiają w tej chwili opozycjoniści. To, w co ja wierzę, tutaj nie ma nic ale to jest narracja, panie redaktorze, którą narzuca właśnie opozycja. Taka czarna narracja, która polega na tym, żeby ludzi przestraszyć w ten sposób, że minister sprawiedliwości będzie decydował o tym, kto będzie sędzią. Otóż to jest całkowita nieprawda. No, kto będzie kierował sądami, będzie decydował. Znaczy, może decydować. No została uchwalona dobrze ustawa, na mocy której do końca tego roku może wszystkich funkcyjnych sędziów wymienić. Przez 6 miesięcy. Też mógł w wypadku, jak uzna, że ktoś się nie wywiązuje ze swoich obowiązków. Tak, chciałem dokończyć jakby to zdanie. To, że minister sprawiedliwości będzie powoływał i odwoływał prezesów i wiceprezesów sądów, no to chyba nie jest niczym złym. No to funkcjonuje w różnych krajach Unii Europejskiej. Jeżeli dzisiaj jedną z bolączek wymiaru sprawiedliwości jest to, że jest przewlekłość, no to kto między innymi odpowiada za efektywność funkcjonowania sądów? Ale to pan myśli, że wystarczy wymienić prezesów sądów i wtedy przewlekłość zniknie? Jest też dużo wypowiedzi ze strony środowiska sędziowskiego, w których możemy w tych wywiadach poczytać tak, że oczywiście źle się stało, że nie było rozsądnych kontrpropozycji ze strony środowiska sędziowskiego, ale jednocześnie wskazywanie na to, że nie to, kto powołuje sędziów Sądu Najwyższego czy członków KRS jest najważniejsze, tylko najważniejsze jest to, że sędziowie siedzą po prostu po dziurki w nosie w jakimiś sprawami o jedną fałszywą tabletkę Viagry albo tam batonik, prawda, jeszcze inne tego typu rzeczy. I że to jest przyczyna zawału w polskich sądach, tak, a nie to, że są niedobrzy prezesi. Ale czy mogę odpowiedzieć na pytanie? Rozumiem, że przyszedłem jako gość tutaj, więc chciałbym odpowiedzieć. Więc minister sprawiedliwości będzie miał wpływ na to, kto jest prezesem czy wiceprezesem sądu. I to bardzo dobrze, bo to prezes sądu organizuje pracę sądu, danego sądu i to decyduje o efektywności, a to ma wpływ między innymi na przewlekłość postępowań. To jest połączone między innymi z przepisem, który znajduje się w ustawie o ustroju sądów powszechnych, że w przypadku niskiej efektywności, niskiej skuteczności jest możliwość odwołania takiego prezesa. Dzisiaj, gdyby minister sprawiedliwości chciał z powodu niskiej efektywności
aktywności, działania sądu odwołać prezesa, to nie może, bo musi się zwrócić do konkretnego organu, który musi wyrazić zgodę na to. I pan o tym doskonale ale wie. Ale dopuszcza pan też taki powód niskiej efektywności, że jak spraw jest bardzo dużo, a trzeba wykonywać pewne drobiazgowe, niepotrzebne czynności, no to te kolejki narastają. No to może ja zadam następne pytanie. Ale ja chcę odpowiedzieć na to. Że po tych reformach, które już w tej chwili zostały uchwalone, są procedowane, będą następne, które coś oczywiście, panie redaktorze, umówmy się tak, że w ciągu ostatnich kilku lat kognicja sądu wzrosła i to było za czasów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego i politycy tej formacji są pełni hipokryzji. Oni doskonale wiedzą, że dzisiaj jest ponad 15 milionów spraw w sądach i my mamy tego całkowitą świadomość, ale kto zaczął dyskusję na temat sędziów pokoju? Minister Sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, to on powiedział, że trzeba tak zmienić funkcjonowanie sądów, żeby ta kognicja zmniejszyła się. I będą ci sędziowie pokoju? Będziemy dyskutowali na ten temat, że przed wojną byli w Polsce, prawda? Sędziowie pokojowi na poziomie sądów grodzkich zajmowali się tymi najdrobniejszymi sprawami. Dzisiaj są kraje w Europie, między innymi Belgia, gdzie są sędziowie pokoju, zajmują się drobnymi sprawami. Ja tu się całkowicie zgadzam, że sędziowie nie muszą zajmować się tak dużą liczbą spraw. To jest niepotrzebne. Trzeba kognicję zmniejszyć. Natomiast chcę tu powiedzieć bardzo wyraźnie, że to jest jeden z elementów tylko całej reformy. Że jeżeli mowa jest o tym, że nic nie robimy w zakresie kognicji, to chcę powiedzieć, że przygotowujemy w tej chwili zmiany w procedurze cywilnej, zmiany w procedurze karnej, że nawet w tej ustawie, która dzisiaj jest tak bardzo atakowana, chcę panu powiedzieć, że mowa jest o zmianach rzeczywiście dotyczących Sądu Najwyższego. Tam pojawia się taki przepis, że trzeba będzie brać pod uwagę zasady sprawiedliwości społecznej. Wczoraj ktoś wyśmiewał to z mównicy, co to jest. Ja panu powiem, co to jest. To jest między innymi kwestia dotycząca skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych. Dzisiaj prawie 90% tych skarg jest odrzucanych na tak zwanym przedsądzie przez Sąd Najwyższy, ponieważ przyjmują, że to nie jest istotne zagadnienie, którym się mogą zajmować. To są sprawy obywateli. Jakby pan miał sprawę z zakresu prawa pracy na przykład, ktoś by z panem rozwiązał umowę, byłoby to szczególnie niesprawiedliwe, to dzisiaj prawdopodobnie nikt by się nie zajął skargą kasacyjną pańską. Z tego, co pan mówi, wynika, że Sąd Najwyższy powinien mieć więcej pracy i że jest to ważna instytucja. Tymczasem jest całkiem możliwy taki scenariusz, że Sąd Najwyższy przez pewien czas, być może dłuższy, nie chciałbym być tutaj złym prorokiem, funkcjonował nie będzie. No bo tak, wygaszacie w tej chwili kadencję obecnych sędziów Sądu Najwyższego. Będzie potrzebna większość 3/5, żeby wskazywać kandydatów do KRS. Potem KRS wskazuje kandydatów do Sądu Najwyższego. Jak się tej większości nie uda w Sejmie szybko zorganizować, no to nie będziemy mieli, jak rozumiem, Sądu Najwyższego. I kto wtedy na przykład stwierdzi, czy wybory samorządowe są ważne, czy nieważne w roku 2018? Nie, zgodnie z tymi poprawkami, które zostały wprowadzone, no będzie decydował pan prezydent o tym na wniosek ministra sprawiedliwości po zaopiniowaniu przez KRS. Pan prezydent będzie decydował o tym, kto będzie musiał zapewnić tak zwaną ciągłość funkcjonowania Sądu Najwyższego. Ja o tym mówiłem w ostatnich dniach wielokrotnie. Sąd Najwyższy funkcjonować musi w przypadkach, no bo wykonuje określone zadania. No, na przykład, jeżeli się immunitet chce zdjąć, to zażalenie na to przysługuje właśnie do Sądu Najwyższego, czy skarga na uchylenie na przykład. No są takie sytuacje. Sąd Najwyższy w pewnych sytuacjach musi zadecydować o na przykład środku zapobiegawczym, tymczasowym aresztowaniu w stosunku do osoby. I będzie funkcjonował Sąd Najwyższy. Po jakimś czasie sądzę, że już na normalnych zasadach dokoptowani będą członkowie według tych zasad, o których pan w tej chwili powiedział. Ale chcę zwrócić jeszcze jedną uwagę. Uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy wie pan, panie redaktorze, że wczoraj wieczorem była dyskusja na temat funkcjonowania Sądu Najwyższego. Pani profesor Gersdorf przedstawiała informację, sprawozdanie Sejmowi. To się odbyło już wczoraj w godzinach, kiedy jednocześnie na ulicach miały miejsce protesty. I jest takie bardzo charakterystyczne zdjęcie, które dzisiaj rano sobie zobaczyłem w internecie, gdzie pani profesor przemawia do pustej sali. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby nie dać się nabrać opozycji, nie dać się nabrać tym, którzy dzisiaj mówią, że jest łamana demokracja. Pani profesor została instrumentalnie potraktowana, tak jak będą potraktowani instrumentalnie ci ludzie, którzy wychodzą na ulicę dzisiaj. Ci, którzy mówili wczoraj, kilka godzin wcześniej o tym, że Sąd Najwyższy powinien być chroniony, pani profesor powinna być broniona, potem, kiedy nagle okazało się, że sprawozdanie Sądu Najwyższego, oni w ogóle się nie pojawili na sali. Ale zauważył pan, że ten tłum już jest inny. Na demonstracjach KOD-u, ostatnio na tych kontrmanifestacjach smoleńskich byli głównie ludzie starsi. W tej chwili
widać bardzo wielu młodych ludzi na tych protestach pod Sądem Najwyższym i pod Sejmem. Coś się tutaj ewidentnie zmieniło w postrzeganiu sporu. Przy Trybunale Konstytucyjnym jednak ten tłum wyglądał inaczej. I trzeba dlatego tłumaczyć, trzeba pojawiać się w mediach i tłumaczyć, na czym polega ta reforma, żeby właśnie nie przyjmować tej narracji, że polityk, że minister sprawiedliwości będzie decydował, kto będzie sędzią, że będzie jednocześnie prokuratorem, sędzią, bo człowiek rzeczywiście może się tego bać, zwłaszcza człowiek, który nie ma doświadczenia życiowego, no może rzeczywiście przyjąć tę narrację, że to jest prawda, a to nie jest prawda. Ja muszę panu powiedzieć, że dwa dni temu, kiedy wychodziłem z Sejmu, kiedy jacyś ludzie stojąc za policją krzyczeli do mnie, będziesz siedział, będziesz wisiał i tak dalej, zdecydowałem się podejść do nich i porozmawiać chwilę. To było niebezpieczne rzeczywiście. Się potem okazało, to była dobra rozmowa, to zresztą zostało nagrane przez jednego z dziennikarzy i oni nie wiedzieli do końca, o co protestują, o co chodzi. Oni mówili, no bo łamie pan demokrację. Jak łamie demokrację? Chciałem wiedzieć w szczegółach. Się okazało, proszę pana, że nie znają tych projektów, nie wiedzą, o co chodzi. Na zakończenie jeszcze jedno pytanie, już odchodząc od tych sporów w Sejmie z ostatnich dni. Bardzo kontrowersyjna kwestia, czyli to, co dzieje się na styku prawa polskiego i niemieckiego. Chodzi o pomoc dla tych rodziców, którym jugendamty odbierają dzieci. Mówiliśmy o tym kiedyś w Sygnałach Dnia. Pan zapowiadał różne nowe inicjatywy w tej sprawie. Jak w tej chwili wygląda ta sytuacja? No, wygląda nieźle. Właśnie to jest jeden z przykładów pokazujących, że trzeba ten bałagan po poprzednikach sprzątać. Między innymi po tych ministrach sprawiedliwości, którzy dzisiaj wychodzą, krzyczą do ludzi, że właśnie demokracja jest łamana. To się pytam, gdzie byli w ciągu wielu lat, kiedy właśnie łamano prawa dzieci. Wie pan, dzisiaj przygotowujemy tak zwaną małą reformę sądownictwa. Chodzi między innymi o to, żeby dzieci polskie, Polaków nie wydawać za granicę po pierwszej instancji, do czasu prawomocnienia się postępowania. Byłem pierwszym ministrem od lat, który pojawił się w Berlinie i rozmawiał z ministrem, moim odpowiednikiem, na temat tego, jak chronić prawa naszych obywateli za granicą. Wie pan, i jeżeli ja słyszę, przepraszam, że tam nie było ministra w tej sprawie od lat, to tak funkcjonował wymiar sprawiedliwości. Na mniej więcej wszystko. I dzisiaj jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, panie redaktorze. W tej ustawie o Sądzie Najwyższym jest między innymi przepis, który mówi właśnie o takich koordynatorach międzynarodowych. Tego to również się nie dostrzega. W sprawach, gdzie jest ten element międzynarodowy, między innymi sprawach haskich, takich dotyczących naszych obywateli, dzisiaj będą specjalni sędziowie wyznaczeni. Jeżeli się wchodzi w szczegóły, naprawdę proszę mi wierzyć, to jest dobre dla obywateli. Jeżeli się przyjmuje czarną wizję przedstawicieli opozycji, którzy straszą, mówią, że będą podgrzewali emocje, to ludzie się boją. Ja zapewniam obywateli, nie ma się czego bać. To jest dobre, to jest zgodne ze standardami unijnymi, wbrew temu, co mówi Timmermans i Tusk. Zapewniał Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, gość Sygnałów Dnia w Radiowej 1. Dziękuję bardzo. 28 po 7. Była to rozmowa dnia.